Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, 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 bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, witam was na łonie natury. Jak widzicie, jest piękna, naprawdę piękna pogoda. I na samym starcie, zanim zaczniemy film, który jak zresztą widzicie pojawił się na tym kanale, za 50 razem udało mi się go nagrać i zmontować, mam jeden bardzo ważny komunikat. Weźcie, wyjdźcie, kurwa, z tego domu i ruszcie te swoje tłuste dupy, a nie siedzicie przed monitorem bądź też przed telewizorem, bo jest naprawdę zbyt piękna pogoda, żeby ją zmarnować, przynajmniej na te ostatnie dni wakacji. Wy macie wakacje, a ja nie mam wakacji. Ja mam dopiero tylko wtedy wakacje, kiedy sobie urlop zrobię, tak więc takie czasy nastały. Witam was bardzo serdecznie, nagrywam to 15 sierpnia we wtorek. Mamy tak piękną pogodę, bodajże 32 stopnie za oknem. No i co? Myślę, że możliwe, że przez resztę tego lata sobie ponagrywamy taką scenerię, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli będę miał czas, ochotę i chęć, no to jak najbardziej się będziemy częściej widzieli w tego typu scenariach. No i słuchajcie, dzisiaj mam do zakomunikowania jedną bardzo istotną rzecz, mianowicie muszę w końcu to z siebie wydusić, bo nie mogę zbyt długo trzymać tego w sobie, a jest to temat zbyt poważny, żeby go lekceważyć. Mianowicie chodzi tutaj o Jima. Jima 2418, Jima Music, Jima ETS-a. Chuj wie, ile on ma jeszcze tych kanałów, okej? Okay? Tu jakby chodzi o sam fakt, że Jim nie chce robić Gran Turismo 4 i ja znam tego powód. Jim niejednokrotnie was po prostu, brzydko mówiąc, robił w chuja, bo mówił, że jego powód nienagrywania Gran Turismo 4 był powodem takim, że to jest lenistwo, że tutaj praca, inne tego typu rzeczy. Otóż nie, ponieważ tak naprawdę to nie chodzi tutaj o pracę, tu nie chodzi o lenistwo, tylko tu chodzi o zupełnie inną sprawę, która niestety ma miejsce i jest ona bardzo przykra, bo w grę wchodzi niestety zawiść ludzka i kładzenie kłód pod nogi, rzucanie dosłownie kłód pod nogi, chciałem to powiedzieć, nie wiem dlaczego wymyśliłem słowa kładzenie, ale to już tam mniejsza, nie, zignorujmy to dosłownie. Moi drodzy, chodzi tutaj o dwie osoby, które niestety, ale spowodowały, że Jim nie ma, przynajmniej w najbliższej przyszłości, ochoty kończyć tego Gran Turismo 4. Tymi dwoma osobami jest niejaki Ray oraz PGS. Są to osoby, które no niestety Jima zamęczyły komentarzami w stylu: kiedy Gran Turismo 4, dlaczego on jest takim leniem śmierdzącym i inne tego typu określenia. Dodam jeszcze, że bardzo brzydkie i obraźliwe określenia i takie bardzo naprawdę, że aż mi brak słów. Naprawdę. Historia ta jest bardzo smutna z powodu takiego, że ci dwaj twierdzili, że jeżeli on nie skończy Gran Turismo w przeciągu 8 lat, a nawet 10 lat, to zrobią wszystko, by Jim został wypierdolony ze swojej obecnej pracy i żeby całe swoje życie zamiatał ulicę. Serio, takie coś miało miejsce. Dodatkowo jeszcze, gnębili oni Jima w taki sposób, że chcieli wręcz robić sobie z serwera Jima swój własny serwer i chcieli wręcz zhakować Discorda do takiego stopnia, że chcieli go po prostu wywalić i zrobić tak zwany serwer ekipa Jima bez Jima. Rozumiecie, o co chodzi? Rozumiecie, do jakich oni absurdów się już dokopali? To jest trochę smutne, ponieważ jakiś czas temu, w sumie 3 lata temu, wspominałem o nich w superlatywach. Nie sądziłem, że w ogóle taka sytuacja będzie miała miejsce. Jeśli ja mam to skomentować w taki sposób, to jestem z nich dumny, ponieważ ja nawet nie posunąłem się do takiego stanu, żeby w taki sposób Jima szantażować, by skończył te Gran Turismo 4. Z Rayem jest jeszcze o tyle taka sytuacja, że Ray jest mało groźny. Ray sobie co jedynie, lub gej, jak chcemy sobie go nazwać, Ray gej, psia końcuwa. Psia końcuwa jest o tyle jeszcze łagodny w tym wszystkim, co robi, że on nie jest w stanie nikogo doprowadzić do smutku, płaczu i dosłownie siedzenia na kiblu 24 godziny na 7. Natomiast PGS, ten to dopiero jest osobnik, który dosłownie potrafi wyprowadzić z równowagi niejedną osobę. PGS jest mistrzem wkurwiania nawet mnichów, którzy z reguły są spokojni i medytują sobie w klasztorach. I mówię to bez krzty jakiejkolwiek ironii. Jeszcze zrobił coś takiego, że nawet mnie próbował wyzywać. Robił w moją stronę bardzo niefajne zaczepki, ale no niestety na mnie to nie zadziałało z prostego powodu, gdyż ja jestem Jimem, by na mnie to zadziałało. Jim niestety jest trochę słabszy psychicznie, ale ja jak zawsze mojego tutaj serdecznego kolegę Jima wspieram, klepię go zawsze po pleckach, nawet po brzuszku czasami się zdarzy, że klepnę go,
żeby troszeczkę, nie wiem, ulżyło mu. Tak więc, no niestety, bardzo jest mi przykro z tego tytułu, że dwaj amigos nie są w stanie pogodzić się z tym, że Jim nie chce skończyć Gran Turismo 4 i z tego powodu próbują go zmuszać wręcz do tego. A pamiętajcie, że zmuszanie jest bardzo, bardzo, bardzo złe, gdyż zmuszając drugą osobę, tak naprawdę ta osoba nieszczerze będzie kończyła daną serię. Wy potem będziecie mieli to na sumieniu, że później wy będziecie tej osobie wytykać, że ona chujowo się zachowała i ona chujowo poprowadziła daną serię, bo wy nie potraficie być cierpliwi, moi dwaj amigos. Jeżeli chodzi o wątek Jima, to by było na tyle. W moim wątku za wiele się nie wydarzyło, natomiast jest jeszcze jedna osoba, która jest w stanie potwierdzić, że ci dwaj amigos są bardzo wulgarni, są momentami wręcz niewyżyci, jeżeli chodzi o zadawanie jakichkolwiek pytań do na przykład takiego Q&A i niejednokrotnie kładli kłody pod nogi. Teraz mój gość ma prawo wypowiedzieć się na troszeczkę większym kanale, tak więc oddaję mu głos i posłuchajmy, co ma do powiedzenia w tej kwestii. No witam, tu Kapibar. Jak słychać, znów zmieniłem głos, ale to nieważne w świetle poruszonego dziś tematu, który już pokrótce przedstawił wam Pomidor. Co tu dużo mogę mówić, historię Jima przybliżył wam już nasz ulubiony owoc warzywny, to też i ja zajmę się innymi zbrodniami PGS-a i Reya. Bowiem tak, to o czym opowiedział wam Pomidor, to tylko wierzchołek góry lodowej. Nim jednak odkryję przed wami ich największy sekret, to pozwolę sobie zacząć od przedstawienia naszej trójcy. Tak, dobrze słyszeliście? Trójcy. Ale po kolei. Rey jest fejkowym strażakiem. Nagrywa vlogi z gaszenia pożarów, które sam wzniecił. Pewnie pomyślicie sobie, co za głupoty, gdyby tak było, to już dawno poszedłby do więzienia. No, widzicie, problem polega na tym, że Rey zarabia na swoim niecnym procederze. Spalone drzewa, jak wiemy z Minecrafta, zmieniają się w węgiel drzewny, a węgiel drzewny może być użyty w taki sam sposób jak zwykły węgiel. Z tym, że jest, jak wiemy, chyba nie z Minecrafta, tańszy. Wiem, w którą stronę kierujecie teraz swoje myśli, więc od razu pozwolę sobie potwierdzić wasze przypuszczenia, bowiem tak. Zgadza się. Rey spala tyle drzew, że samodzielnie jest w stanie wyprodukować więcej węgla niżeli cały Śląsk. I właśnie dlatego, drogie dzieci, zamknięto tam wszystkie kopalnie. Przez jednego samozwańczego strażaka. I właśnie dlatego Rey jest siłą nie do ruszenia. Handluje z rządem, więc jest poza prawem. Jak wiemy, właśnie tak to działa. Pomidor jednak uznał go za kogoś niegroźnego. Ale nie uprzedzajmy faktów. Ponadto, Rey znany jest także ze swojego grubiańskiego języka. Ciągle by tylko przeklinał chuj jeden. Na dodatek, tak jak Pomidor tym razem słusznie powiedział, bardzo lubi obrażać innych, na szczęście nieskutecznie. Nie przyznaje się również do gnębienia Jima, ale z przyznaniem się do bazy na Antarktydzie jakoś problemu nie miał. Podejrzane. Tak jakby sprawa z Jimem była zmyślona? Coś? W jednym Pomidor miał bezsprzecznie rację. PGS jest jednak dużo gorszy niż Rey. Prowadzi on co najmniej jedną szkołę podstawową. Posiada tytuł Dona. Organizuje spotkania masonów, handluje ludźmi we FIFA, zarządza PKS-ami w całym kraju i co najgorsze, przez niego musiałem zakończyć przedwcześnie moje Q&A, ponieważ zwyzywał mnie od trójkąta stukątnego. Drani jeden, jak on śmiał. Nie wybaczę mu. PGS to zwykły manipulant, oszust, manipulant, a także oszust. Gdy tylko coś złego dzieje się na tym świecie, możecie być pewni, że to jego wina. Pies nasrał wam przed drzwiami? Pewnie PGS go tam wysłał. Autobus się wam spóźnia? PGS zadzwonił do kierowcy i kazał mu się spóźnić, by się na was zemścić. Dostajecie podejrzane pytania do Q&A? Pewnie PGS je napisał. Niestety jego zbrodnie są tak straszne, że nie jestem w stanie się o nich tutaj wypowiadać.
Inaczej YouTube zablokowałby ten film, a ja, no cóż, musiałbym zacząć bać się o swoje życie, rozglądać się na ulicy, wiecie o co chodzi, nie chcę tego. Po prostu wiedzcie, że to faktycznie gruba ryba jest i że powinien zostać przez kogoś powstrzymany. Jakoś. Nie mam pojęcia jednak przez kogo, patrząc na to, że trzyma z Rejem, który jak wiemy ma kontakty w rządach. Oj, ciężka sytuacja, niestety. A więc teraz przechodzimy do ciekawszej części. Tak jak mówiłem chwilę temu, porozmawiamy sobie o Trójcy. A to jest właśnie jej trzeci element. Tak, drodzy państwo, to pomidor. A może jednak to nie pomidor? To chyba oczywiste, że cały ten jego segment się nie klei. Co nie? Pomyślcie chwilę. Nad tym, co słyszeliście te kilka minut temu. Wiem, że to trudne, ale proszę, pomyślcie o tym. Najpierw pomidor powiedział. Absurdów się już dokopali. To jest trochę smutne, ponieważ jakiś czas temu, co mnie 3 lata temu, wspominałem o nich w superlatywach. Nie sądziłem, że w ogóle taka sytuacja będzie miała miejsce. Jeśli ja mam to skomentować w taki sposób, to jestem z nich dumny. By potem stwierdzić, że... Jim niestety jest trochę słabszy psychicznie, ale ja jak zawsze mojego tutaj serdecznego kolegę Jima wspieram, klepię go zawsze po pleckach. Bardzo jest mi przykro z tego tytułu, że dwaj amigos nie są w stanie pogodzić się z tym, że Jim nie chce skończyć Gran Turismo 4 i z tego powodu próbują go zmuszać wręcz do tego. A pamiętajcie, że zmuszanie jest bardzo, bardzo, bardzo złe, gdyż zmuszając drugą osobę, tak naprawdę ta osoba nie szczerze będzie kończyła daną serię. Wy potem będziecie mieli to na sumieniu, że później wy będziecie tej osobie wytykać, że ona chujowo się zachowała i ona chujowo poprowadziła daną serię, bo wy nie potraficie być cierpliwi, moi dwaj amigos. Do tego jeszcze, przypadkiem, wymknęło mu się to. Ja jestem Jimem. Jeszcze raz, jakby ktoś przeoczył. Ja jestem Jimem. Ja jestem Jimem. Ja jestem Jimem. Pląta się w zeznaniach i podaje się za Jima. Nie powiedział nawet klasycznego. Mam nadzieję, że jestem informatywny. No ewidentnie coś tu nie gra, nie sądzicie? Do tego dodajmy fakt, że ostatni raz widzieliśmy Jima na streamie z dnia 17 czerwca 2022 roku. To ponad rok temu, jak nie trudno policzyć. Wiecie, jak bardzo ludzie mogą się zmienić przez rok? Na chwilę wschodząc jeszcze na inny wątek, Michał, Ray i BGS ostatnimi czasy mają jakieś dobre stosunki, więc podejrzana jest to nagła zmiana narracji u Pomidora. Czyżby rozłam w ich wewnętrznych strukturach? Ale spokojnie, o tym zaraz, powoli. Najpierw zajmijmy się prawdą, bo chyba już wszyscy wiedzą, do czego zmierzam, więc powiem to wprost. A potem podam najważniejsze detale z mojego prywatnego śledztwa, ok? No, najpierw suche fakty. No więc tak. Po roku treningów, zgoleniu brody i wąsów oraz przeszczepie włosów, Jim zabił Michała i przejął kanał pomidorowy. Dzień dobry, tutaj Kapibar. Tak, potwierdzam, że PGS i Ray to huncwoty jedne i powinno się im za to w końcu dostać. Za długo już się tak bezkarnie wszędzie panoszą. Dzięki Pomidor, że mogliśmy razem zbudować Crossa. Do następnego. QIA2 już w tej dekadzie. Nie ufajcie gołębiom i obejrzyjcie Klanada. Reasumując i podsumowując, nie bądźcie jak ci dwaj amigo, ponieważ skończycie w ten sposób, że nagram o was film. Zresztą nie tylko ja w pojedynkę nagram, bo nagram w kooperacji. Tutaj serdecznie zapraszam na kanał Kapibara. Link pozostawiam oczywiście w opisie. Zostawcie subskrypcję, łapeczki w górę, ponieważ jest to świetna osoba. Jest to osoba, która jest po prostu najlepszym maperem w świecie mappingu. I co tu mogę więcej powiedzieć? Robi bardzo wartościowe filmy i serdecznie polecam. Oczywiście, jeżeli wam się spodobał ten film, to zostawcie łapeczkę w górę również i mi,
a jeżeli się nie spodoba, to zostawcie w dół, uzasadnijcie dlaczego. Zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco z następnymi tego typu materiałami. Zapoznajcie się w socjalami, linki są pozostawiane w opisie. No i cóż, ja spierdalam. Idę prosto przed siebie, ponieważ jest zbyt piękna pogoda, żeby zamulać pałę w domu. Nara!